Oświadczenie wygłosi pan poseł Adam Abramowicz. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, dzisiaj chciałem wygłosić oświadczenie na temat konstrukcji podatku dochodowego, a konkretnie co do kwoty zwolnionej od opodatkowania. Czym jest ta kwota? Kwota zwolniona od opodatkowania jest to ta wartość dochodu, powyżej której obywatel, pracownik płaci podatek dochodowy, czyli płaci podatek dochodowy od tej nadwyżki. Państwo polskie prowadzi politykę przy podatku dochodowym zupełnie antypracowniczą, można powiedzieć nawet antypolską, jeżeli porówna się te kwoty zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce i w innych krajach. Dzisiaj w Polsce kwota zwolniona od podatku dochodowego to jest 3091 zł rocznie, co daje ulgę na jeden miesiąc około 258 zł. Dla porównania przytoczę te kwoty zwolnione w różnych częściach świata. W Ameryce Południowej, w Kolumbii 47 512 zł. W Ekwadorze 31 752 zł, w Brazylii 28 085 zł. W Afryce na przykład RPA 20 362 zł, w Tajlandii 14 928 zł, a w Botswanie 12 938 zł. W Azji, w Indiach 10 015 zł, w Indonezji 6 576 zł. Jeżeli porównamy nawet te kraje pozaeuropejskie, to kwota 3091 zł wydaje się po prostu kwotą tak niską, że aż nieprawdopodobną. Ale jeżeli przytoczy się także dane z krajów europejskich, dopiero tutaj pokazuje to, jak szkodliwą konstrukcją jest podatek dochodowy w obecnej formie z tak niską kwotą zwolnienia w Polsce. W Niemczech ta kwota to jest 33 902 zł. W Wielkiej Brytanii 50 600 zł, w Finlandii 67 137 zł, a we Francji 25 066 zł. Jeszcze raz przypomnę, w Polsce 3091 zł, a więc wielokrotnie niższa kwota niż w krajach Unii Europejskiej, do której przecież Polska także należy. Jest to o tyle skandaliczne, że dzisiaj minimum egzystencji to jest 500 zł, a państwo polskie opodatkowuje kwotę właśnie poniżej minimum egzystencji, bo przypomnę, 258 zł jest zwolnione, a 500 zł minimum egzystencji. Państwo polskie opodatkowuje także tą kwotę, którą wyliczają odpowiednie instytucje jako minimum socjalne, czyli minimum, które każdy Polak potrzebuje, aby zapewnić sobie podstawowe potrzeby, czyli to jest kwota 1000 zł. Już nie mówię o najniższym wynagrodzeniu, od którego Polak musi płacić podatek, a w przypadku, gdyby te kwoty z najniższego wynagrodzenia, a nawet średniego wynagrodzenia przenieść na przykład do Wielkiej Brytanii, to okazałoby się, że zarabiający tyle samo Anglik, tyle samo co Polak, nie zapłaciłby nic, jeśli chodzi o podatek dochodowy, a w Polsce musi zapłacić ogromne sumy. I to są pieniądze pobierane, jeszcze raz powiem, nie od bogatych, nie od tych, którzy mają nadwyżkę, z której mogą podzielić się z państwem, tylko od ludzi, którzy jeszcze nie zapewnili sobie minimum egzystencji czy minimum socjalnego. Polski rząd formalnie twierdzi, że zachęca Polaków do powrotu z emigracji, ale jak można zachęcać Polaka, który pracuje w Wielkiej Brytanii, żeby wrócił do Polski, jeśli tutaj w Polsce on jest opodatkowywany nadmiernie i nie może nawet odłożyć sobie na życie, żeby móc normalnie funkcjonować. Tą sytuację potęguje fakt, że we wszystkich innych krajach ta kwota jest waloryzowana co roku. W Polsce od wielu, wielu lat nie jest w ogóle waloryzowana i pozostaje na kompromitująco niskim poziomie tych 3000 zł. Dlatego w tym dzisiejszym oświadczeniu chciałem zwrócić uwagę dla koalicji rządzącej, dla pana premiera,
to trzeba natychmiast zmienić. Jeżeli w Polsce ma być rozwój gospodarczy, jeżeli w Polsce mają ludzie normalnie żyć, jeżeli Polacy mają wracać z emigracji do Polski, to tą kwotę trzeba natychmiast podnieść i wprowadzić zasadę, że co roku ta kwota jest rewaloryzowana. Przynajmniej do poziomu 1000 zł na jednego członka rodziny, bo to jest minimum socjalne. W przypadku rodziny czteroosobowej jest to 4000 miesięcznie, razy 12 miesięcy 48 tysięcy złotych. Do tego poziomu ta kwota powinna być w Polsce wprowadzona jako kwota wolna od podatkowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oświadczenie pana posła Adama Abramowicza.